Miasto Suwałki przystępuje do przygotowania i opracowania nowego dokumentu pod nazwą Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030. Dokument ten, jak informuje ratusz, zdefiniuje na nowo założenia polityki rozwojowej miasta w perspektywie do roku 2030. Będzie platformą dla wszelkich działań zmierzających do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców oraz funkcjonowania gospodarki lokalnej. Samorządowcy oczekują na opinii mieszkańców. W celu ich pozyskania na internetowej stronie ratusza została opublikowana ankieta. Zachęcamy do jej wypełnienia, mówi Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta. Jej celem jest należyte zdiagnozowanie obszarów społeczno-gospodarczych ważnych dla rozwoju Suwałk w latach 2021-2030. Wyniki zostaną uwzględnione w strategii. W pierwszej części mieszkańcy mają ocenić stopień zrealizowania dotychczas obowiązującej strategii i zdefiniować istotność celów przyszłych. Tabelkę wypełniamy według prostej instrukcji. Druga część ma ustalić najważniejsze cele społeczno-gospodarcze na nadchodzące 10 lat. Możemy wskazać aż 5 celów. Trzecie pytanie ma związek z aktualną sytuacją epidemiczną i jej wpływem na przyszłe zdarzenia w obszarach społeczno-gospodarczych. W ankiecie znajdziemy też pytania o największe zagrożenia i bariery rozwoju miasta. Wypełnione ankiety można do muszę przekazać mailem. Wysłać je należy na adres bmaximowiczmaupaum.suwałki.pl. najpóźniej do 24 kwietnia.